Szanowni Państwo, to dla nas prawdziwa przyjemność przedstawiamy dziś wspaniałą pracę Jerzego Nowosielskiego z 1998 roku. To serigrafia zatytułowana Akt Czerwony, dostępna w naszej galerii. Jerzy Nowosielski był jednym z najwybitniejszych malarzy polskich drugiej połowy XX wieku, a także rysownikiem i teoretykiem sztuki. W latach 1945-1947 studiował w krakowskiej ASP u Eugeniusza Ibisza. Dyplom otrzymał w 1961 roku. Przez znaczną część życia był. Cenionym wykładowcą. Najdłużej, bo w latach 1962-1993, związany był z ASP w Krakowie. Uczestniczył w wystawach grupy młodych plastyków oraz w pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej. W latach 1945-1949 malował kompozycje figuralne, martwe natury i pejzaże oraz obrazy abstrakcyjne z elementami surrealizmu. Powstałe w okresie socrealizmu obrazy były artystyczną polemiką z obowiązującą doktryną realizmu socjalistycznego. Od drugiej połowy lat 50. w malarstwie Nowosielskiego jest widoczne silne oddziaływanie malarstwa ikonowego, którego teologię i warsztat artysta poznał w 1942 roku w unickim klasztorze koło Lwowa. Nowosielski malował sceny figuralne, akty kobiece i portrety, charakteryzujące się uproszczonym widzeniem postaci ludzkiej oraz stosowaniem szerokich płaszczyzn koloru. Artysta tworzył także pełne metafizycznego skupienia martwe natury, syntetyczne, niekiedy graniczące z abstrakcją, pejzaże oraz kompozycje abstrakcyjne. Istotną dziedziną twórczości Nowosielskiego były ikonostasy i malarstwo ścienne. Oraz pisanie ikon. A wracając do prezentowanej pracy, akty, jak nasz Akt Czerwony, stanowiły stały motyw jego twórczości, wiążący się z mistycyzmem kobiecej nagości. Od lat 50. przez kolejne dekady będzie stałym tematem jego pracy. Od wizerunków nagich, skrępowanych dziewczyn jak w egzekucji przez korespondujący klimatem obraz Beatrix Sensi po szczególnie słynne przedstawienia sportsmenek, głównie gimnastyczek, liczne prace z lat 50. i 60., często ukazywanych w zaskakujących perspektywach i poznania. Przez kult kobiecego ciała, mistykę jego nagości, sakralizację samej kobiecości, Nowosielski wprowadza odbiorcę w duchowy wymiar. Sam malarz pisał. Pełna synteza spraw duchowych z rzeczywistością empiryczną dokonuje się właśnie w postaci kobiety. Jeżeli malarza interesuje problem cielesności, jakiś sposób łączenia spraw duchowych ze światem bytów fizycznych, to zupełnie naturalne jest, że zaczyna interesować się wyglądem kobiety. Do tej tematyki Nowosielski wracał wielokrotnie, czego świetnym przykładem jest prezentowana przez nas praca. Z końca lat 90. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. Do w dzieła sztuki antyki oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.